Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. O ran, już pewnie wiecie, o co chodzi, czy nie wiecie? Ha! Mamy nowy pakiet samochodów dostępny do kupienia teraz w Forza Horizon. Testowaliście już? Piszcie w komentarzach, czy testowaliście i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję oraz lajka. To bardzo, bardzo ważne dla mnie. Słuchajcie, wiecie co? Trzeba przetestować ten pakiet. Jest kilka nowych, sześć chyba nowych samochodów jest, ale te samochody nie są takie z prawdziwości. To są zabawkowe samochody z zabawek Hot Wheels. Kojarzycie chyba, nie? Zabawki Hot Wheels, czy nie? No i ja już sobie ten pakiet zakupiłem. Razem sobie przetestujemy. Zobaczymy, co te samochody są warte. No i zobaczymy, jak one wyglądają od środka. Jak ten pakiet się w ogóle prezentuje? Może dzisiaj zaczniemy sobie od jednego samochodu. Nie wiem, ile uda mi się sprawdzić, może tak po trzy sobie potestujemy, co wy na to? Więc tak, wchodzimy sobie w DLC Cars i tutaj mamy nowy pakiet samochodów. To już jest chyba drugi Hot Wheelsowy. A gdzie był poprzedni? A chyba nie było poprzedniego pakietu Hot Wheelsowego, tylko były samochody Hot Wheels już dostępne, więc to jest chyba pierwszy taki pakiet, że pakiet, a Hot Wheelsowe samochody w Fordzie były dostępne już wcześniej, nie? Dobra, bez pakietu. Dobra, i tutaj mamy pakiecik i zobaczcie, mamy sześć różnych samochodów. Zaczniemy od 2 Jet Z. Tak się nazywa ten samochód i chyba przypomina wam jeden z kultowych silników. Oczywiście z Toyoty Supry. Chodzi mi o nazwę tego pojazdu, czyli 2 Jet Z. W Toyocie Suprze mamy 2 JZ, nie? Chyba ta nazwa jakoś od tego pochodzi. Natomiast pojazd jest czymś totalnie innym. Zobaczcie, jak to wygląda. No, dziwnie strasznie, nie? Tak. Ale ciekawie. To nie jest chyba prawdziwy. Nie ma go w prawdziwości, nie? Chociaż wygląda na taki, który byłoby może nawet i łatwo stworzyć w rzeczywistości. Dla kierowcy jest tutaj mało miejsca. Kierownicę mamy nawet nie jakąś sportową, zaraz sobie tam zajrzymy. O, można nawet otworzyć, zobaczcie. Nawet nie mamy jakiejś sportowej kierownicy. Ja nie wiem, czy mogę tam wsiąść. Chyba nie. Jakaś taka kierownica zwykła jest, dobra. Tutaj mamy sobie silnik. Nawet ładnie to wygląda, nie? Te samochody w Forza Horizon naprawdę są nieźle wykonane. Trzeba przyznać, nawet jak nie są takie prawdziwe. Pamiętacie, jak robiłem przegląd tego samochodu z Cyberpunka? No to tutaj w grze wygląda lepiej niż w samym Cyberpunku, to był kosmos jakiś totalny. To autko wygląda ciekawie, naprawdę z bliska wygląda ładnie. Kurde, jakieś elementy takie, nie? No dobrze, zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Więc jedziemy od początku. Tutaj mamy wymianę silnika na 3-litrową V8. Ja na razie zostawię standard. To chyba napęd na tył jest, nie? Raczej na tył jest napęd. Możemy oczywiście zrobić napęd na 4 koła i przeważnie krzyczę, jak to może być, że napęd na 4 koła. Zobaczcie, tutaj nawet nie ma jakichś półosiek z przodu, ani jakiegoś wała napędowego wyprowadzonego do przodu, a można zrobić ten napęd na 4 koła, nie? Jakoś nie pojawi nam się tutaj magicznie ten napęd tak, że pojawi nam się, tylko on po prostu będzie, ale tutaj te koła nie będą w żaden sposób połączone z skrzynią biegów, więc tak trochę, no, można dawać, bo to jest taki samochód, powiedzmy, nieprawdziwy, nierzeczywisty. Takie mam przeczucie, że on jest bardziej do jazdy asfaltowej, chociaż widzimy, że kierowca tak dosyć wysoko też siedzi, no nie? Ten fotel jest tak dosyć wysoko, tak mi się wydaje przynajmniej, ale może dlatego mi się tak wydaje, bo ten samochodzik jest ogólnie malutki. Dobrze, z tyłu możemy dać sobie, zobaczcie, wow! Super szerokie. Ja wiem, że to może niepraktyczny jest, ale będzie wyglądać kozacko. Z przodu nie chcę mieć takich szerokich, ale wybór tych opon jest naprawdę spory, nie? Możemy zmienić felgi i tak wydaje mi się, że te tak średnio pasują, więc wybiorę sobie jakieś tam te, które już są w grze. O, zobaczcie, mamy pierwszego buga. Tutaj jakby felga teraz wchodzi w zacisk hamulcowy, widzicie?
No, to musimy wybrać taką, która będzie lepiej pasować. Dobra, dajmy sobie coś takiego. Rozmiar felgi można zwiększyć. Nie chcę robić czegoś tak wielkiego, więc dajmy po prostu ten poziom. Z tyłu możemy dać coś takiego. Tak, ja mam wrażenie, że z tyłu koło jest większe, ale to może być złudzenie optyczne. Dajmy sobie tu jakieś... Ojej, samochód już jest w klasie S2. To może być naprawdę szybkie auto. A to jest dopiero pierwszy wóz, jaki testujemy. Możemy dać offroadowe zawieszenie, ale to widać na pierwszy rzut oka, że to jest taka bardziej... taka szosowa maszyna, no nie? Nawet się nie przejechałem tym autem przed tuningiem, ale... tutaj możemy dać jeszcze dodatkowe rurowanie, kurde, nie lubię wymawiać tego słowa. Ech, mi to zawsze nie wychodzi. Na razie daję... kurde, no, następnym razem chyba się po prostu najpierw przejadę tą furą, bo już jest klasa S2. Waży, słuchajcie... On waży 800 kg, ten samochód, ten pojazd, a ma 987 kW mocy. What? Przecież to jest kosmos. Ja go nie opanuję chyba na kierownicy. Nie wiem, ile ma biegów nawet, jak i co, więc teraz sobie to przetestujemy. Dobra, chodź, chodź. Czekaj, bo nie w tą stronę. My jesteśmy samochodem szosowym. Ja pierdziut. Ale ładnie wygląda to, jak mu zawieszenie pracuje z tyłu i z przodu. Ekstra. To jak w tym samochodzie, który testowaliśmy przed chwilą. Tamten samochód, który testowaliśmy, którym jechałem na początku odcinka, też jest Hot Wheelsowym autem. Ja nie mam wszystkich Hot Wheelsów, ale będę miał te najnowsze. Dobra, posłuchajmy go trochę, bo to jest standardowy silnik. No, dźwięk silnika nie jest to coś, czego byśmy już wcześniej nie słyszeli, prawda? Ojej. O ran, na czwórce wyobraca go, on jest za lekki, słuchajcie, 900 kW. Ja go na pewno sprowadzę do ustawień fabrycznych, bo podejrzewam, że on już wtedy jest kozacki. Dobra, zobaczmy środek. Ale pierdzi fajnie. O kurczę, jaka szyba! Zobaczcie, jak nam się kolory pozmieniały. Ekstra! Fajnie to wygląda. Kierownica, nie no, w sumie jest taka sportowa, ale taka, ja bym powiedział, w stylu vintage. Taka starsza, trochę ze starszych samochodów, nie? Rany, ale to zrobili. Zobaczcie teraz jedną rzecz. Pada deszcz, nie? A te krople deszczu jakby przechodzą tylko przez przednią, przez tą... Nie, jednak przez wszystkie szyby, dobra. Jednak to fajnie zrobili. Spoko. Ej, w rzeczywistości czymś się takim przejechać? Ja nie wiem, czy bym miał miejsce na barki. Przecież tu jest bardzo mało miejsca w środku, jak patrzyliśmy przed chwilą w Forza Vista, nie? O rany. Ej, jestem ciekawy, bo teraz ulepszyłem ten standardowy silnik na maksa. Ja bym sprawdził jego prędkość maksymalną. Jest dodatkowo mokro. Ja ledwo jestem w stanie go opanować. Naprawdę jest dziwny w tym... Ale to się nie ma co dziwić, on jest za lekki. Kurde, straszny jest ten samochód do prowadzenia na kierownicy. Musisz cały czas uważać, żeby go nie ustawić bokiem albo nie obrócić. Jest bardzo łatwy, żeby go obrócić. Dobra, tu mamy autostradę, ja tak zjadę tutaj po prostu. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle rozpędzić do tej prędkości maksymalnej. Mówię wam, jest trudny do opanowania. Ja tutaj na ćwierć gazu. Dobra, i gaz do końca. O kurde. Ale rzuca! Słuchajcie, jak się jedzie z pełną prędkością, to trzeba, znaczy z dużą prędkością, to trzeba na zakrętach puszczać mocno gaz. Naprawdę, jego bardzo łatwo jest wyobracać. O,
normalnie ja tylko leciutko dotykam ten pedał gazu, nie? I gaz. Trzeba go tak wyprostować. Sześć biegów to jest max. 370, nie? Coś tam. I każdy zakręt to jest, wiesz, tak? Jakbyś, no jakbyś na jakichś kolcach siedział, bo wiesz, że zaraz cię wyobraca czy coś. Zdecydowanie ten samochód, ten pojazd sprowadzę do ustawień fabrycznych. On jest za mocny, jak się go ulepszy. Zresztą wydaje mi się, że i tak w klasie S2 nie miałby zbyt dużych szans. Hamuj, hamuj, hamuj. No i bardzo dobrze wytraca prędkość. Myślę, że za sprawą tej wagi też widzieliśmy, że ma dosyć duże tarcze hamulcowe. Zresztą ja tutaj też ulepszyłem sobie na jakieś tam wyścigowe, więc samochód sobie dobrze radzi. Tu chyba można jeszcze w ustawieniach pogrzebać trochę, żeby zwiększyć mu docisk. Aero, ale... A nie, zablokowane jest, więc dziwne, bo z tyłu ma jakieś tam spoilery. Chyba nie można było nic do niego zainstalować, więc on jest taki goły i wesoły. To jest samochód samobójca. Bardzo, bardzo ciężko go opanować. Zdecydowanie przywrócę go do ustawień fabrycznych, jeśli chodzi o moc. Natomiast... natomiast co? Natomiast sterowanie i to prowadzenie sobie zostawię i myślę, że uda mi się go zrobić jakoś fajnie w klasie S1, żeby móc się nim ścigać na jakichś wyścigach szosowych. I zobaczcie, 770 kg wagi, 476 kW mocy, klasa S1, 899 punktów. Sprawdźmy go na wyścigu. Wtedy takie samochody miałyby faktycznie rację bytu, bo tu jest bardzo ciężko z tym autem. Z tym pojazdem, to ciężko mówić na to auto nawet, nie? To jest jakiś taki... nie wiem jak to nazwać, buggy? Szosowy buggy. On jest tutaj w klasie Hot Rod, czajcie to? I tak, ani zakrętów nie pokonasz. Jakoś fajnie. Tak, powinniśmy go jeszcze sprawdzić na drifty. Tam nie było chyba zawieszenia driftowego do niego, było tylko offroadowe. Więc tym bardziej dziwnie. Jezu, strasznie. I o ja, na wyścigi się totalnie nie nadaje chyba. Nie wiem. Bardzo trudny do opanowania samochód jest. O, moi drodzy, trochę się rozgadałem na temat tego auta. To będziemy sobie chyba tak robić, że dla każdego auta poświęcimy odcinek i dokładnie przebadamy te fury, nie? Zaczęliśmy sobie od tego wariata. No jest to ciekawe auto, ciekawy pojazd. Oczywiście nie jest to rzeczywisty samochód z prawdziwości, tylko to jest zabawkowe auto przeniesione do Fordzy. Ale trzeba przyznać, że naprawdę bardzo szczegółowo wykonali ten samochód. Zwłaszcza jeśli chodzi o tylną część, gdzie widać te wszystkie, wiesz, fajne, ładne detale, nie? Naprawdę ekstra to wygląda. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Fordzy. Przebadamy sobie te wszystkie samochody Hot Wheels. Trzymajcie się, na razie, hejas!